Witam wszystkich Państwa. Dzisiejszym wykładowcą jest pan Adam Wajrak, który jest znany powszechnie jako dozorca Puszczy Białowieskiej, którą stara się chronić przed zakusami obecnego ministra środowiska. Pan Adam Wajrak jest z pochodzenia warszawiakiem i kończył liceum na Żoliborzu. Mieszkał zresztą w tym samym domu, na tym samym podwórku, w którym mieszkał Jacek Kuroń. Zaczął na Uniwersytecie Warszawskim studia, ale właśnie nie skończył ich. I jak wyczytałem, to jego matka mu bardzo zarzuca to porzucenie. A, tak. Niemniej chyba to się dobrze skończyło, także chyba matka nie musi mieć jakiegoś żalu, dlatego że działalność pana Adama jest bardzo powszechnie uznawana i bardzo ceniona. I ja tutaj znalazłem jakieś takie dane na temat jego osiągnięć i jest autorem sporej liczby książek, które mają tytuły Zapiski Wajraka, Zwierzaki Wajraka, Kuna z kaloryferem i tak dalej, i tak dalej. I ma liczne też nagrody i wyróżnienia. Między innymi wyróżnienie takie, które się nazywa honorowy tytuł przyjaciela Puszczy Białowieskiej nadawany przez Towarzystwo Ochrony Puszczy i wyróżnienie bohatera Europy przyznawane co roku przez amerykański tygodnik Time za obronę środowiska naturalnego. To jest w 2005 roku takie wyróżnienie otrzymał. Przyrodą, zwierzętami, ptakami interesuje się od, że tak powiem, dzieciństwa. Jest jako właśnie ten 8-letni chłopak zaczął się interesować ornitologią. W Puszczy też poznał, bo jak w ankiecie gdzieś studiował, to odpowiedź jest w lesie. No, także i też w tym lesie w Puszczy Wajrak poznał swoją narzeczoną. Hiszpankę Nurię Selva Fernandez przyjechała do Polski na staż w zakładzie badania ssaków pan w Białowieży. I teraz mieszkają w wsi takiej w okolicy Puszczy Białowieskiej, która się nazywa się Teremiski. I wydaje się, że właśnie z takich polskich przyrodników zajmujących się ochroną przyrody skutecznie, to pan Adam Wajrak jest chyba wyjątkowy i najbardziej znany ze wszystkich i bardzo się cieszę, że może nam dzisiaj coś o Puszczy powiedzieć. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo dziękuję panie profesorze. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za tak, że ja jestem w ogóle jako absolwent szkoły średniej i wręcz zaszczycony, że mogę przed tak szacownym gronem i w tak szacownym miejscu mówić o Puszczy Białowieskiej, tym bardziej, że na pewno wielu znakomitych naukowców już o niej tu mówiło, więc ja będę mówił trochę z perspektywy takiego podglądacza przyrody, który co nieco sobie o tej puszczy publikacji naukowych czyta i wyciąga jakieś wnioski często zbieżne z tym, co na ten temat myśli świat nauki. Także nie jest ze mną tak źle. Dałem trochę prowokacyjny tytuł Puszcza Białowieska, ostatni las, który będę starał się obronić i który będę starał się tutaj państwu przedstawić. Ja przez mojego tatę, przez moich rodziców zostałem wychowany w szacunku do przyrody. Zostałem wychowany również na spacerach leśnych i las kojarzył mi się dokładnie z czymś takim, jak tutaj widzicie na zdjęciu, czyli z tym, co znamy z całego kraju, z całej Europy, z równo rosnącą sosną,
jednowiekową, z bardzo ładnym podszytem, gdzie są jagody, gdzie można zbierać grzyby, gdzie jest generalnie wszystko obliczalne i przewidywalne. I taki las, takie pojęcie o lesie miałem przez wiele, wiele, wiele lat, aż pewnego dnia znalazłem się w Puszczy Białowieskiej. Niejaki Arek Szymura, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który jest moim wielkim nauczycielem, zaprowadził nas z Szymkiem Kaczanowskim, znanej biologicznej rodziny, do rezerwatu ścisłego i zobaczyliśmy coś takiego. To znaczy potworny, nieobliczalny bałagan. I muszę powiedzieć, że moje pierwsze spotkanie z Puszczą Białowieską było takie, że ja byłem zwyczajnie przerażony. To znaczy zwyczajnie przerażony tą niebywałą katastrofą, jaka przydarzyła się w tym obszarze leśnym. No nie dość, że były drzewa rosły różne, to jeszcze była cała masa powalonych drzew z różnego rodzaju dziwnymi organizmami, których ja nie potrafiłem nazwać, nie potrafiłem rozpoznać i one mi się absolutnie z lasem nie kojarzyły. Tutaj oczywiście mamy żubry. Żubry są emblematycznym zwierzakiem dla Puszczy Białowieskiej. Ciekawostka jest taka, że one bardziej oczywiście są związane z terenami otwartymi, ale pierwszy raz, gdy zobaczyłem je w tym dziwnym lesie, to poczułem się bardzo, bardzo nieswojo, bo to jest jednak spotkanie z ostatnim przedstawicielem europejskiej megafauny. Gorzej, jak się zajrzało na te wszystkie spróchniałe, gnijące pnie, to tam była jeszcze cała masa jeszcze dziwniejszych organizmów niż te żubry, jeszcze bardziej przerażających i jeszcze mniej spotykanych i mi znanych, jak na przykład tutaj te grzyby albo śluzowce. Więc kiedy myślimy o Puszczy Białowieskiej, to przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, co to jest za las. I w środowisku naukowym toczy się dyskusja, czy jest to las naturalny, czy jest to las pierwotny. Niektórzy mówią, że to jest las dziewiczy. Ja czasami odnoszę takie wrażenie, że nasz rząd, minister Szyszko, tworzy sobie takiego chochoła, z którym następnie walczy, że jest to las dziewiczy, czyli nietknięty ręką człowieka. To jest oczywiście nieprawda, ale wielu naukowców ulega czasami tej pokusie. To jest oczywiście pomyłka tutaj i nazywa Puszczę Białowieską lasem dziewiczym. Nikt poważny, kto się zajmuje problemami Puszczy Białowieskiej, nie nazwie jej lasem dziewiczym. Człowiek w Puszczy Białowieskiej był od bardzo, bardzo dawna, od wielu tysięcy lat. Ta rycina to jest rycina przygotowana do pracy doktorskiej Tomasza Samojlika z Instytutu Biologii Ssaków i ona pokazuje aktywność człowieka w Puszczy Białowieskiej. To, co tutaj Państwo widzą, to przede wszystkim to, że ta aktywność dotyczyła bardzo małego terenu, że ona nie dotyczyła całej Puszczy Białowieskiej i że ona generalnie w bardzo małym zakresie dotyczyła czegoś, co myśmy nazwali wykorzystaniem zasobów sensu stricto leśnych, takich jak drewno. Tak oczywiście było w XVI wieku, w XVII i XVIII te wykorzystanie zasobów związanych z drewnem się zwiększało, były potażownie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast człowiek tak naprawdę przekształcał ten niezwykły ekosystem w niewielkim stopniu. I Tomek Samojlik, żeby mi to kiedyś wytłumaczyć, podał mi przykład sosen wyżarowych. Kiedy administracja carska pojawiła się w Puszczy Białowieskiej, to wszyscy tam byli po dobrych szkołach leśnych i zobaczyli sosny, które z punktu widzenia leśnictwa były zniszczone. Otóż były połupane gdzieś tam u podstawy. Tak ludzie sobie brali smolinę do różnych swoich celów. Tych sosen administracja carska w połowie XIX wieku naliczyła 80 tysięcy. 80 tysięcy wielkich drzew udziubanych u dołu. Z punktu widzenia leśnictwa one były stracone, z punktu widzenia produkcji drewna były one stracone, natomiast z punktu widzenia ekosystemowego absolutnie nie. To znaczy to drzewo tam sobie w tym lesie stało, mogły żyć sobie w nim różne owady, na przykład
bogatek wspaniały, albo mogły wykuwać w nim dziuple, dzięcioły czarne. Czasy carskie to są w ogóle bardzo, bardzo ciekawe czasy, jeśli chodzi o to, co się działo w Puszczy Białowieskiej, bo to jest taka huśtawka. To jest huśtawka od przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy następuje taki jedyny właściwie duży obszarowy wyrąb w Puszczy Białowieskiej. Znika jedna ze straży, Straż Krasiczyńska, kiedy Katarzyna Wielka postanawia oddać część Puszczy Białowieskiej swoim faworytom, a później następuje przy następnym carze, który jest zachwycony przyrodą, jest dość liberalny, następuje 20-letni okres bez polowań i bez cięcia. I tak to się waha przez wieki. Oczywiście dla władz carskich najważniejsze są polowania. Te polowania wbrew pozorom nie są intensywne. Tu też powołam się na dane Tomka Samojlika, doktora Tomasza Samojlika, który powiedział mi, że w ciągu ponad 100 lat zaborów zabito tylko około 200 żubrów. To naprawdę nie jest dużo, nawet jak się porównuje z tymi danymi współczesnymi. Oczywiście jakieś działania leśne, jakieś wycinki w tych czasach carskich miały miejsce, natomiast ten las zachował się w świetnym stanie. To znaczy, i tutaj mamy cytat z Henryka Sienkiewicza, który strasznie narzekał na olbrzymie ilości, na olbrzymie zwały martwych drzew. Ja ten cytat też często dedykuję ludziom, którzy mówią, że martwe drzewa w Puszczy Białowieskiej to jest coś nowego. To nie jest nic nowego. To było zawsze. To znaczy zawsze tego typu zjawisko miało miejsce i mogę powiedzieć, ono było wręcz regułą. I historia Puszczy Białowieskiej tak w skrócie diametralnie się zmienia w czasie I wojny światowej. To znaczy wchodzą wojska niemieckie w sierpniu 1915 roku. Niemcy widzą duże drzewa, duże zwierzęta. Telegrafują zapewne po swoich specjalistów od kolonii w Afryce. Oni rozbudowują momentalnie przemysł drzewny, powstaje hajnówka, powstaje sieć kolejek i zaczyna się eksploatacja puszczy. Z jednym małym wyjątkiem, tu chciałbym tą osobę uhonorować, profesor Hugo Konwenc, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Gdańsku, za pomocą jakichś swoich wpływów powoduje to, że ocalał ten kawałek puszczy, który dzisiaj jest rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. I tak zaczyna się eksploatacja najpierw niemiecka, później brytyjska, później polska, bo musicie państwo wiedzieć, że lasy państwowe w początkach swojego istnienia wycinały dokładnie tyle samo, co ta słynna brytyjska firma Centaur Company. No więc w latach 60. puszcza wygląda już tak. To jest bardzo ciekawe zdjęcie. To jest zdjęcie amerykańskiego satelity szpiegowskiego. To był taki pionierski program szpiegowski. Nazywał się Korona, bardzo skomplikowany, bo wszystko się odbywało na kliszach. I w grudniu 61 roku została sfotografowana Puszcza Białowieska. I tutaj może użyję tego, o. Widzicie państwo pociętą, poszatkowaną całkowicie puszczę. I dwa wyjątki, tak? Rezerwat ścisły, zwarty, ładny kompleks leśny. Rezerwat przyszosowy, to jest rezerwat szafera, taka kurtyna, która miała zasłonić eksploatację, żeby turyści, którzy sobie będą jeździć z hajnówki do Białowieży, żeby tego wszystkiego nie widzieli, co się tam dzieje. I ciekawa rzecz, która dla mnie pokazuje też potencjał olbrzymi puszczy, to jest strona białoruska, wówczas radziecka. Tutaj przebiega granica. I
I tutaj widać, że ta puszcza jednak potrafi się bardzo, bardzo szybko po tych zrębach przedwojennych regenerować. I my to wiemy z późniejszych publikacji. Niedawno przeczytałem taką bardzo ciekawą publikację profesora Palucha, który bardzo ładnie udowodnił, że na tych zrębach poniemieckich i pobrytyjskich, gdzie nic nie sadzono, ta puszcza się bardzo dobrze i ładnie zregenerowała, ponieważ twierdzi on, że to jest las z niezwykłym potencjałem naturalnym. Pomimo tej wycinki, to jest niezwykle zachwycające miejsce i bardzo różnorodne. Od suchych, wspaniałych, naturalnych borów po podmokłe olsy. Tomek Samojlik opowiadał mi, że przed eksploatacją miejscowi ludzie wyróżniali ponad 10 różnych rodzajów lasów tylko w obrębie Puszczy Białowieskiej. To trochę tak jak inuici śnieg. No i mamy oczywiście grądy, które są najbardziej typowe dla Puszczy Białowieskiej, ale to, co się rzuca w oczy, to, co jest naprawdę niezwykłe, to są wielkie, wielkie, a właściwie wysokie drzewa. I w Puszczy Białowieskiej mamy, obecnie rośnie w rezerwacie ścisłym oczywiście, gdzieżby indziej, najwyższy świerk w Polsce, najwyższe drzewo w Polsce, które ma 52 metry wysokości. Te białowieskie dęby często przekraczają 40 metrów wysokości, więc to jest coś absolutnie niezwykłego. Inną taką cechą, która jest uderzająca dla przeciętnego obserwatora polskich lasów, to jest to, że spotykamy w nich gatunki, których w innych lasach nie widzimy. Na przykład graby przybierające bardzo, bardzo fantazyjne formy. Leśnicy często obrażają się na graby, mówią, że puszcza grabieje, trochę to brzmi jak grabiejące ręce. Ja uważam, że nie ma w tym nic złego, ani z punktu widzenia wizualnego, ani ekologicznego, bo graby są niezwykle ważne. No i lipy. Ja często pokazuję to zdjęcie i się pytam moich słuchaczy, czy są w stanie rozpoznać to drzewo, czy są w stanie powiedzieć, że to jest lipa. Bardzo mało ludzi kojarzy lipę z lasem. Tymczasem to jest ważny, bardzo ważny gatunek leśny, bardzo ładnie się w puszczy obecnie odnawiający. Przy tej zmianie klimatycznej, przy ociepleniu klimatu, lipa powoli, później wraca na swoje miejsce. No i klony, które ja poznaję po takich, zawsze nie patrzę na liście, ale patrzę na tą kosmatą, taką mszaną łapę i to jest właśnie klon. Te drzewa nie kojarzą się nam z zwykłymi lasami. No i kolejna rzecz, która mi się rzuciła, jak to pan rektor powiedział, miłośnikowi ptaków w oczy, to jest niesamowity skład gatunkowy, który naukowcy porównują do deszczowych lasów tropikalnych. Czyli mamy bardzo niskie zagęszczenia i bardzo, bardzo dużą różnorodność gatunkową ptaków. A do tego jeszcze parę takich śmiesznostek, jak pospolite gatunki, które żyją w sposób jeszcze, no, nazwijmy to, bardzo pierwotne. I to na przykład u strzyżyka to jest zakładanie gniazd na wykrotach. Tak robi też wiele drozdów, robi muchołówka szara, która jest nam znana głównie z budynków. No i taka super ciekawostka to są oczywiście jeżyki, które w Puszczy Białowieskiej żyją wysoko w dziuplach, a większości z nas się kojarzą po prostu z budynkami. No i cały zespół dzięciołów, wszystkie nasze gatunki, dzięcioł czarny, dzięciołek, dzięcioł średni, dzięcioł duży, najpospolitszy. No i co najważniejsze, no i oczywiście dzięcioł czarny, producent wielkich, wielkich dziupli dla wielu gatunków, dla włochatki, dla kaczek takich jak gongoły, dla kun, no i dla nietoperzy, bo jak one nakują w tym pniu dużo dziupli, to się tworzy taki bardzo, bardzo ciekawy komin. No i wreszcie gatunki
bardzo rzadkie, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty. Tu mamy dzięcioła białogrzbietego z wielką, tłustą larwą. Ja zawsze mówię, że potrzeba dużo, dużo, dużo martwych drzew, żeby mieć dużo, dużo, dużo tłustych larw, żeby ten gatunek miał się dobrze. I dzięcioł trójpalczasty, który jak dla mnie może jest o wiele lepszym symbolem Puszczy Białowieskiej i tego, co się tam dzieje, niż żubr, niż wilk, niż ryś. Bo ten dzięcioł, ten śmieszny dzięcioł o żółtej czapeczce i trzech palcach, który w ogóle nie boi się człowieka, którego można zobaczyć z bardzo bliska, jak sobie coś tam wydłubuje z tych martwych świerków, tak naprawdę mówi nam o tym, jak ten las jest naturalny. Jego jest naprawdę bardzo trudno spotkać w innych lasach. I jak patrzymy na dane sprzed lat i na dane zupełnie świeże, na przykład z ostatniej inwentaryzacji lasów państwowych, to widać jedną rzecz. Obydwa te ptaki, obydwa te gatunki unikają miejsc, gdzie była prowadzona gospodarka leśna. I to jest jakby zupełnie oczywiste. Dla mnie na przykład zaskoczeniem było to, że zagęszczenie dzięcioła trójpalczastego w Parku Narodowym, gdzie jest mniejszy udział świerka niż w lasach gospodarczych, pomimo to były wyższe niż w lasach gospodarczych. To znaczy, to świadczy o tym, że ten ptak naprawdę, naprawdę unika miejsc, gdzie była prowadzona gospodarka leśna. No i cała masa dłubiących mniej lub bardziej dziuplaków. Ja na to tak mówię, takim dłubiącym, który potrafi sobie coś wydłubać, to jest oczywiście sikora czubata. Sikora sosnówka może za bardzo nie dłubie, ale tą zastałem na poszerzaniu dziupli. Te ptaki starają się korzystać z dziupli naturalnych. No przecież tu mi się zaplątała suweczka, która jest akurat takim dzięciołowym przykładem. Ona się nie boi dzięcioła, nie boi się dzięcioła dużego, więc korzysta z jego dziupli. Ciekawe było to, że zagęszczenia suweczki też są wyższe tam, gdzie nie jest prowadzona gospodarka leśna i być może to jest związane z tym, że ona potrzebuje tych dziupli do różnych celów. Nie tylko do rozmnażania się, nie tylko do spania, ale też na przykład do magazynowania pokarmu. No i inne dziuplaki, tak jak mówię, dziuplaki, które są znane z na przykład z parków, takie jak kowalik, te, które mogą wykorzystywać dziuple dzięciołów, ale ją sobie tam oblepiają. No i ptaki, które korzystają z dziupli naturalnych. I to jest niesamowity fenomen Puszczy Białowieskiej. My mamy, jak wynika z badań profesora Wesołowskiego, Patryka Rowińskiego, profesora Walankiewicza, Doroty Szczeszczewik, mamy multum różnorodnych dziupli naturalnych. To znaczy głównie to są dziuple oczywiście w grabach i w lipach, powstałe w wyniku działania wody, powstałe w wyniku działania grzybów, mrozu i tak dalej, i tak dalej. I one są zasiedlane przez ptaki, które unikają za wszelką cenę spotkania z dzięciołem dużym, jedynym drapieżnym dzięciołem, który gdzieś tam potrafi wejść i zjeść jaja bądź pisklęta. Takie dziuple mają szereg zalet, mają stabilną temperaturę, mają grube ściany, no ale też mają na przykład wiele wad, taką jak na przykład wilgoć. I dlatego sikory albo kowaliki wykładają je różnymi materiałami absorpcyjnymi. Kolejnym takim elementem, który mi się rzucił w oczy, to jest niebywałe bogactwo grzybów. Ja głównie będę mówił o grzybach, ale też porostów i śluzowców. Więc tam, gdzie jest odrobina martwego drewna, to od razu widać. Tutaj macie, to są pospolite absolutnie grzyby, ale dla mnie one są po prostu niebywałe jako dla takiego, tak jak mówię, obserwatora przyrody. Tutaj macie coś, co mi się kojarzy z Awatarem. To jest czernidłak gromadny, potem żółciak siarkowy, dość pospolity grzyb, ale też spektakularny. Czarka, nie wiem, czy czarka szkarłatna, czy czarka austriacka, to musieliby się wypowiedzieć specjaliści, ale też wiosenny grzyb, bardzo, bardzo pospolity w Puszczy Białowieskiej, który jest związany z bardzo określonym martwym drewnem, a raczej częściami martwych drzew, a mianowicie z drobnymi gałązkami. No pięknoróg i wszelkiego rodzaju soplówki. I to,
To wszystko powoduje, że Puszcza Białowieska kojarzy mi się bardzo z Rafą Koralową i tak naprawdę, jeżeli do tego dołączymy Śluzowce, tutaj mamy Zlepniczka, a tutaj Wykwit w formie pełznącej, to pomyślimy, że to jest czasami wejście do tego lasu jest tym samym, jakbyśmy po prostu zanurkowali gdzieś na jakiejś bardzo, bardzo bogatej rafie. I tutaj jest takie zdjęcie, które pokazuje troszkę, jak ja patrzę na Puszczę Białowieską. Dla mnie to jest taki szereg małych bardzo mikroświatów, takich mikrogalaktyk. To jest kłoda, zamarła kłoda grabu gdzieś koło mojego domu w lesie, który nie jest parkiem narodowym ani rezerwatem. I zapewne wśród Państwa są lepsi specjaliści, ale ja tu wyróżniam 4 grupy organizmów. To znaczy mamy rośliny wyższe, mamy mszaki, mamy grzyby i mamy śluzowce. To jest rulik nadrzewny w formie zarodnikowej. Dlaczego to wszystko jest takie bogate i dlaczego używam tego porównania z Rafą Koralową? Bo na każdym kroku w Puszczy Białowieskiej widać śmierć. I myślę, że to jest jeden z powodów tego całego konfliktu. Znaczy my z naszej kultury, z naszego życia wyeliminowaliśmy śmierć, umieranie i rozkład. I niektórzy rzeczywiście nie mogą na to patrzeć. Tymczasem w Puszczy to jest bardzo powszechne. Mamy masę w tych miejscach naprawdę naturalnych, masę martwych drzew w różnym stanie rozkładu, różnorakich, liściastych, iglastych, w formie wykrotów i ta różnorodność świadczy o tym bogactwie. I tak naprawdę ta różnorodność jest siłą napędową tego bogactwa i ta różnorodność tych martwych drzew powoduje, że to porównanie z Rafą Koralową nie jest wcale takie bez sensu. To znaczy jeden i drugi ekosystem oparte są na martwych organizmach, to znaczy w jednym wypadku na żywych i martwych koralowcach, w drugim wypadku na żywych i martwych drzewach. I dlatego, jak ktoś mnie pyta, dlaczego jestem przeciwko wycince martwych drzew w Puszczy Białowieskiej, to mówię to tak samo, jakbym powiedział, że jestem za łupaniem rafy koralowej na bryloczki, więc nie jestem. Te drzewa, te martwe drzewa w Puszczy Białowieskiej mogą służyć przyrodzie, one służą bardzo długo. To znaczy przyjmuje się, że przeciętny taki całkowity rozkład następuje, to jest 1/5 życia tego drzewa, czyli dąb, który miał 500 lat, będzie się rozkładał 100 lat. Ale są przykłady martwych drzew, które służą jakby temu ekosystemowi znacznie dłużej i w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego mamy stojące sosny, które zostały ocechowane jako martwe przez administrację carską w pierwszej połowie XIX wieku. One jeszcze stoją i długo jeszcze będą stałe i służyły temu, co się tam dzieje. Takim kolejnym, szczególnie ja nie mogę o tym nie wspomnieć ze względu na Nurię, która zrobiła pracę doktorską o padlinożercach w Puszczy Białowieskiej. Kolejnym fenomenem jest to, że my mamy prawie pełny zespół dużych drapieżników bez niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej i pełen zespół kopytnych ssaków roślinożernych, a co za tym idzie, mamy stałe dostarczanie martwych zwierząt. Tutaj macie żubrzycę, która chodziła koło naszego domu. Ja ją obserwowałem przez 3 lata, znalazłem ją martwą. Okazała się pożywieniem dla wilków. Same wilki są dostarczycielami jedzenia i tutaj jest taka typowa wilcza ofiara. Mało po tym zostaje, ale Nuria się doliczyła 33 gatunków zwierząt kręgowych w Puszczy Białowieskiej, które korzystają z padłych i zabitych zwierząt. Także ta śmierć drzew, śmierć zwierząt, jeżeli nie zabieramy ich z tego lasu, napędza bardzo mocno ten ekosystem. Kolejnym takim napędzającym elementem są oczywiście gradacje. I to
Muszę powiedzieć, że dla mnie, dla człowieka, który właśnie nie dotarł na studia i musiał się trochę tego uczyć sam, tego wszystkiego, odkrycie, że nie ma równowagi w przyrodzie i że raz jest czegoś mniej albo więcej, było dość wstrząsające. To znaczy, że ten ekosystem się opiera na takich skokach i upadkach, na takim wiecznym pulsowaniu. Oczywiście zaraz opowiem wam o gradacji kornika, natomiast taką niezwykle ciekawą gradacją, która nam się zaraz tutaj uszykuje i ona się powoli rozpędza. Ja ją widziałem w takim szczycie tylko raz w życiu. To jest gradacja piędzika przedzimka. To jest taki malutki motylek szary, który właśnie teraz lata sobie po lesie. A wiosną to latanie zaowocuje milionami, jeżeli nie miliardami gąsienic, które po prostu będą chrupać liście grabu, liście lipy. I las w wielu miejscach wczesną wiosną będzie wyglądał jak totalnie ogołocony z liści, jak na jesień. To jest wstrząsające przeżycie, zobaczyć coś takiego. Natomiast oczywiście nic złego się tutaj nie dzieje. Graby, lipy z pączków zapasowych wypuszczają liście. To się bardzo wszystko dobrze regeneruje. No oczywiście po korniku świerk jest zabijany. Kornik zabija świerki, odcina dopływ, drążąc korytarze, odcina dopływ soków, odcina dopływ wody. To świerk zamiera bardzo szybko. To jest w przeciągu paru wręcz tygodni od wgryzienia się, od pojawienia się trocinek na korze świerkowej. Tak jak widzicie, kornik tutaj są ślady po korniku, on nie narusza drewna. To jest ważne dla naszej historii, dla tego, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, bo często spotykam się z taką opinią, że no zaraz, no ale te drzewa, które są wycinane, są zniszczone przez kornika. Otóż kornik nie narusza drewna, więc jakby nie za bardzo niszczy. Generalnie jak się patrzy na taki las po korniku, to nie ma w tym nic przerażającego. Na pewno to nie przeraża stałych mieszkańców Puszczy Białowieskiej. Oni tak korzystają z tego tak samo jak wszyscy inni. To jest las, który był koło mojego domu. To jest las na północ od Teremisek i tak właśnie wyglądał on po korniku. To znaczy masa suchych świerków, trochę obok grabów jakichś wyrastających, dębów. Z tych świerków korzystały różne organizmy. Tutaj widzicie gniazdo kosa na złamanym świerku, masa grzybów różnorakich, no i oczywiście dzięcioł trójpalczasty. To było najlepsze miejsce do obserwacji dzięcioła trójpalczastego. Nie tylko chodziło o jego miejsce żerowania, ale również o to, że właściwie dzięcioł trójpalczasty wykuwa tylko i wyłącznie dziuple w martwych świerkach. Ja widziałem tych dziupli naprawdę wiele i tylko jedna dziupla w mojej karierze była wykuta w świerku żywym, a może ten świerk po prostu był zamierający. Wręcz muszę powiedzieć, że dla mnie dziupla dzięcioła trójpalczastego, wokół której nie ma obłupanej kory, to jest coś dziwnego. Też taką dziuplę widziałem tylko raz w życiu. No i oczywiście z tych dziupli po dzięciole trójpalczastym korzystają inne organizmy, na przykład suweczka bardzo lubi. Nie jest to jej konieczne do życia, ale jak coś takiego znajdzie, to z tego korzysta. No i mamy całą masę rzadkich owadów, które są związane z tymi pokornikowymi świerkami. Oczywiście chyba takim klejnotem w koronie najważniejszym w obumarłych świerkach jest rozmiast kowleński. To jest, ten chrząszcz występuje tylko w Puszczy Białowieskiej, jest tylko odnotowany z Białowieskiego Parku Narodowego. On potrzebuje bardzo, bardzo specyficznych świerków. Świerków, które zamrą, średniej wielkości, które przewrócą się na wilgotnym środowisku, ale także oprą się na gałęziach i nie dotkną nimi ziemi. Więc jakby ten dziwny chrząszcz potrzebuje czegoś takiego. Ja go nigdy nie spotkałem. Natomiast jak zaglądam pod korę świerków, to tam widać po prostu masę życia. Tam się aż kłębi. Tam są pajęczaki, to jest jakaś larwa jakiejś kózki, może jakiegoś rębacza.
w takich martwych świerkach rozwija się i w nich żyją larwy żerdzianki urusowa. To jest gatunek syberyjski. W Puszczy Białowieskiej bardzo pospolity, w innych polskich lasach bardzo, bardzo rzadki. To też pokazuje, jakim ważnym miejscem jest puszcza. Jeśli chodzi o gradację o świerk, to wszyscy się obawiają, wszyscy się mnie pytają, kiedy kornik wykończy te świerki, tak? Kiedy nastąpi ten moment, kiedy zeżre po prostu wszystko i tego świerka nie będzie. No więc chcę Państwa uspokoić, co prawda świerk jest gatunkiem zimnolubnym, Puszcza Białowieska to jest granica jego zasięgu, klimat się ociepla, zim jest coraz mniej, puszcza wysycha, to też ma swoje te. Natomiast jak popatrzyłem na dane Instytutu Badawczego Leśnictwa, to świerk był drugim po grabie najczęściej odnawiającym się gatunkiem drzew. I muszę powiedzieć, że świerki, jeśli chodzi o to odnawianie się, to są po prostu drzewami absolutnie niezwykłymi. Tutaj, nie wiem czy wszyscy widzą, tutaj jest maleńka siewka świerka, który sobie wyrósł na ciele jakiegoś swojego przodka na wysokości mniej więcej takiej, 2 metrów. Ja nie wiem, czy on przeżyje, nie wiem, czy z tego coś będzie, natomiast u świerków to wyrastanie na innych świerkach jest bardzo, bardzo, bardzo częste. Także świerka ma masę. Tam, gdzie kornik zabił dorosłe świerki, tam, gdzie człowiek nie ingerował, mamy olbrzymią, gęstą bardzo szczotkę młodych świerków. One właściwie zaczynają kiełkować jeszcze kiedy ich przodkowie są żywi. Zresztą w lesie bawarskim zaobserwowano bardzo ciekawą korelację między owocowaniem świerka a pojawianiem się kornika. I rzeczywiście ostatnie 2 lata w Puszczy Białowieskiej, czyli prawie przy szczycie tej gradacji, to był moment, kiedy świerk bardzo intensywnie owocował, więc ten nalot jest wielki. Ale zresztą nie tylko świerk, bo jakbyście się wybrali ze mną do takiego kornikowego lasu, nie musi to być koniecznie, nie musicie jeździć do lasu bawarskiego, który jest takim powszechnie podawanym przykładem, ale wystarczy wejść na tryb grubolipny, na południe od szosy Hajnówka, Białowieża, wystarczy udać się do rezerwatu Wysokie Bagno i zobaczycie, że w tych miejscach, gdzie ten las pozostawiono, tam się nie odnawia tylko świerk, że tam się odnawia brzoza, tam się odnawia grab, tam się odnawia wreszcie dąb, który funkcjonuje w takim ekosystemie. To jest ciekawe miejsce, to jest północ Białowieskiego Parku Narodowego, tak zwany tryb sierganowski. Tutaj wprawny leśnik dostrzeże też sosnę, która się jakby naturalnie ładnie odnawia. Kolejnym takim fenomenem Puszczy Białowieskiej, który poznałem dzięki pracom profesora Pucka i profesor Bogumiły Jędrzejewskiej i Włodzimierza Jędrzejewskiego, jest pulsowanie związane z latami nasiennymi i to wszystko jest jakby bardzo, 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 bardzo powiązane. Otóż jak spojrzycie na dno lasu tego lasu, gdzie wielkie drzewa bardzo szybko zamykają dostęp światła, to ta produkcja pierwotna na dnie tego lasu poza krótkim okresem, kiedy są zawilce albo, zaraz, to były zawilce, a to są przylaszczki, jest naprawdę bardzo krótka. Tam na dole gdzieś panuje, na dole panuje głód. To się oczywiście niektórym bardzo podoba. Tutaj mamy świstunkę. Kiedy na dole panuje głód, to nie ma za dużo gryzoni. Gryzonie są jednymi z głównych rabusiów gniazd ptasich. I są takie prace, które sugerują, że kiedy właśnie gryzoni jest mało, kiedy na dole jest głód, to świstunki sobie z tego korzystają, bo one sobie jedzą jakieś gąsienice z drzew, a lęgną się na ziemi, robią sobie takie małe domki, w tym wychowują swoje pisklęta. No ale wszystko się zmienia, kiedy następuje rok nasienny. Te lata nasienne są dość zsynchronizowane, to znaczy co 5-6 lat, tak było dotychczas, następuje olbrzymi opad ilości nasion, to liczone jest nawet do 5 ton na hektar. Przy czym to nie jest tylko dąb,
ale również grab, również lipa, często to jest bardzo dobrze zsynchronizowane. I wszyscy mają wtedy od razu lepiej. No, mają dziki, chociaż z dzikami po działaniach ministra Szyszki jest nieco słabo i nie wiem, jak one się podniosą z tej hekatomby, ale przede wszystkim gryzonie, które są taką siłą napędową. Tutaj mamy nornicę rudą, tutaj mamy mysz leśną, której ciągle nie mogę nazwać myszarką leśną, nie wiem dlaczego. No i całą masę specjalistycznych drapieżników, takich jak na przykład łasica. Tą łasicę specjalnie pokazuję w takiej szacie, żeby moim widzom też uświadomić, jak zmiany klimatyczne działają na zwierzęta. Ta łasica powinna biegać po śniegu, ale śniegu nie ma. Kuna leśna, no i oczywiście bardziej generalistyczni drapieżniki jak lisy, puszczyk, suweczka. Suweczka jest kilka prac o tym mówiących, że gdy jest więcej gryzoni, ona wychowuje więcej młodych. No i włochatka, która jest ściśle uzależniona od tej obfitości gryzoni i sukces lęgowy jest z tym związany, bo ona wyłącznie, niemalże wyłącznie żywi się gryzoniami. Oczywiście wszyscy zwrócili uwagę, że włochatka jest w suchym drzewie, w którym dziuple wykuł dzięcioł czarny. Oczywiście nie wszystkie te nasiona zostaną zjedzone. Szacuje się, że większość oczywiście, ponad 90% znika w żołądkach gryzoni, dzików, sujek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast część zostaje i tutaj mamy mały, sympatyczny dąb, który sobie wyrasta, ale oczywiście na niego też jest paru amatorów, bo mamy w puszczy cały zespół roślinożerców. Mamy zespół od saren przez jelenie, łosie i żubry. I muszę powiedzieć, że takie dęby są przysmakiem jeleni. Pomimo to jakoś one się od tysięcy lat, jak to mówią leśnicy, odnawiały. I powstały bardzo ładne prace i Andrzeja Bobca, i Idrisa Kuipera o tym, jak to się dzieje, co do tego potrzebujemy. Więc do tego potrzebujemy drapieżników, które powodują, że jelenie się boją, i miejsc, w których się boją jeszcze bardziej niż normalnie, czyli miejsc, gdzie jest dużo, dużo martwych drzew. I w takich miejscach właśnie bardzo, bardzo ładnie odnawia się dąb i można zobaczyć, no, tak jak mówię, w rezerwacie Wysokie Bagno. Gradacja tam była, o ile się nie mylę, w latach 2000, w kilkumetrowe dęby. Podobnie jest przy trybie grubolipnym, podobnie jest przy trybie sierganowskim. Tam bardzo ładnie się odnawia wielu gatunkowy las. Oczywiście na ten las wpływają też inne katastrofy, którym tu poświęcę mniej miejsca. To są huragany, które są bardzo lasotwórczym czynnikiem. Takim mówimy oczywiście o prawdziwych lasach. No i pożary. Kiedyś pożary w Puszczy Białowieskiej były bardzo częste. Były wywoływane przez człowieka, przez bartników. Były też jakby pożarami naturalnymi od wyładowań. W tej chwili Puszcza Białowieska jest bardzo niepalnym lasem wilgotnym, w tym takim stadium grądowym, w tym takim stadium, w którym jest więcej drzew liściastych, jest bardzo, bardzo niepalna. To jest taki dąb, który akurat ktoś próbował podpalić i nic poza tym dębem się nie zajęło. Także tak to wygląda. Trochę może szkoda, bo tak jak mówiłem, są drzewa, które potrzebują pożarów do odradzania się i takim drzewem niewątpliwie jest sosna, natomiast są miejsca, gdzie ta sosna jakoś sobie radzi. No więc tak powstaje właśnie, to jest zaledwie mała część tej historii, jak powstaje ten niezwykły, cudowny, różnorodny i powiedziałbym jedyny las prawdziwy, jaki mamy. Żeby podsumować tą pierwszą część, ja chciałbym zacytować profesora Bogdana Jaroszewicza, który chyba powiedział najsensowniejszą rzecz na temat Puszczy Białowieskiej, jaką słyszałem. To znaczy, że dyskusja
czy to jest las naturalny, czy to jest las pierwotny, czy jak widzieliśmy, gdzieś tam ktoś wymachuje lasem dziewiczym, nie ma najmniejszego sensu. To znaczy, to jest jedyny taki nizinny las naturalny, najlepiej zachowany, jaki mamy, i innego po prostu nie mamy. I dlatego trzeba go chronić. Co się dzieje w tej chwili w Puszczy Białowieskiej i jak wygląda przekształcanie tego lasu? Ja to obserwuję nie od dziś, ja to obserwuję od 20 lat. Jak widzieliście z tych zdjęć satelitarnych, trwa to trochę dłużej. To wygląda w skrócie tak. Więc najpierw wycinamy drzewa, później je wywozimy, czyli całą tą strukturę, która tworzyła tą cudowną rafę koralową. Następnie sadzimy głównie jednogatunkowo. To dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest sosna, czy to jest dąb. Zresztą sosna jest sadzona wciąż w Puszczy Białowieskiej w takich plantacyjnych rządkach. Później to grodzimy, więc ten las jest wyłączony dla szeregu organizmów. No a na końcu tego mamy to, co widzieliśmy na początku tej prezentacji. Czyli mamy las, który, albo coś, co przypomina las, który znamy z całej Europy, który znamy z Polski, który znamy z Warszawy, spod Radomia, spod Krakowa. Coś, co ma bardzo, bardzo mało cech lasu. Co się dzieje obecnie w Puszczy Białowieskiej? No mamy ten etap cięcia dość oszalałego, który mam nadzieję się już skończył w wyniku interwencji Komisji Europejskiej, tego co zrobiły organizacje pozarządowe, ale te zniszczenia są dość niebywałe. Tylko w tym roku wycięto blisko 180 tysięcy metrów sześciennych drewna. To jest, oczywiście jeżeli to porównamy z jakimiś produkcyjnymi nadleśnictwami, to może nie jest dużo, ale taką ilość ostatnio wycięto przed 89 rokiem, czyli przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I dzieje się to samo, to znaczy po usunięciu drewna sadzimy, palikujemy, no i mamy taką kwintesencję Puszczy Białowieskiej. To jest zresztą taki zrąb, na którym miejscowi ludzie mówią zrąb ministra Szyszki. Tam jest taka tablica, że leśnicy wspólnie z duchowieństwem, policją, strażą graniczną i Bóg wie czym jeszcze odbudowali Puszczę Białowieską. tak jakby coś, co jest tak nieprzewidywalne, można by było odbudowywać. Na koniec chcę wam pokazać taką mapę, która według mnie obrazuje trochę też to, co się w Puszczy dzieje. W Puszczy się często mówi o zawieraniu jakichś kompromisów. To znaczy, że dobrze, to zawrzyjmy kompromis, to powiedzcie, ile tej puszczy mamy zostawić w spokoju, a ile będziemy cieli, sadzili i tak dalej, i tak dalej. I ta mapa to trochę obrazuje. Tutaj mamy, to są strefy UNESCO, to są rezerwaty, a to są takie miejsca właśnie, gdzie można ciąć. To jest Park Narodowy. Tutaj dodam, że tu macie państwo po tej stronie, macie białoruską część Puszczy Białowieskiej, 60 tysięcy hektarów objętych ścisłą ochroną. 60 tysięcy hektarów to jest dokładnie tyle, ile polska część puszczy. Więc ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o mnie, to nie ma miejsca na żadne kompromisy w sprawie Puszczy Białowieskiej. To znaczy już jeden był zawierany i on właśnie został wysadzony w powietrze przez ministra Szyszkę. A poza tym, no do diabła, Puszcza Białowieska nie jest jedynym lasem w tym kraju. Więc jeżeli spojrzymy na dane, to w Polsce mamy 9 milionów hektarów lasu, 7 milionów hektarów w Zarządzie Lasów Państwowych, a Puszcza Białowieska jest mniej niż procentem. To znaczy, jeżeli mamy rozmawiać o jakichś kompromisach, to porozmawiajmy w ogóle o lasach w Polsce. Czy mamy wyłączyć z produkcji 5% czy 10% i wtedy to będzie rozmowa o kompromisach. Natomiast wydaje mi się, że w wypadku Puszczy Białowieskiej po prostu nie stać nas na żadne kompromisy. Dlatego muszę powiedzieć, że tutaj całą siłą wspieram i organizacje pozarządowe, które robią świetną robotę, i naukowców, którzy, w tym naukowców leśników, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to tu nie ma takiego podziału, że wszyscy leśnicy są B i źli.
I jestem jak najbardziej za tym, żeby ta puszcza, żeby ją zostawić w spokoju, żeby ona się mogła zapuszczać, żeby ona mogła leczyć te rany, tym bardziej, że ma olbrzymi potencjał, żeby zostawić w spokoju jej dziwnych, różnych mieszkańców, takich, których widzimy, takich, którzy nas fascynują. No i liczę na to, że wkrótce, znaczy w przeciągu paru lat, cała puszcza zostanie objęta Parkiem Narodowym, właściwie bez gospodarki leśnej, bo jedyne pozyskanie, jakie tam się powinno odbywać, to na potrzeby, że tak powiem, socjalne dla lokalnych mieszkańców. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękuję za ten znakomity wykład i teraz czas na Państwa, kto ma jakieś pytania czy komentarze do tego wykładu. Tu, proszę bardzo. Chwileczkę, już idzie mikrofon. Jakie działania dla takiego zwykłego, szarego człowieka mogą być najbardziej efektywne, aby chronić puszczę, żeby ją wspierać? Znaczy, ja myślę, że to każdy z Państwa musi rozważyć gdzieś tam w sercu. Dla mnie podstawowym działaniem jest mówienie o tym, że nam na tym zależy, że to jest nasze dziedzictwo, że chcielibyśmy takiej, a nie innej formy ochrony. To można oczywiście, wie Pani, może Pani o tym mówić, może Pani nosić zieloną wstążeczkę, może się Pani zapisać do organizacji pozarządowej, może się Pani przypiąć do harwestera, jak Panią przeszkolą, może Pani być naukowcem, który, bo proszę mi wierzyć, że ta batalia, to znaczy oczywiście ona gdzieś jest bardzo widoczna na poziomie tym leśnym, natomiast też ci ludzie na przykład zbierają dane, tak? To znaczy jakby historia pod tytułem zbieramy dane, mamy analizy naukowe, jest też niezwykle ważna. No i docieranie do społeczeństwa, to znaczy tak, mówienie, że naprawdę kornik nie jest jakimś rakiem, nie jest jakąś chorobą, jest częścią tego ekosystemu od tysięcy lat. Gradacje są normalnym zjawiskiem. To jest fenomen. Tak? To znaczy to, że tam to mamy, to jest akurat bardzo ciekawe i bardzo dobre, więc jakby ja zachęcam Państwa do szeregu działań obywatelskich też, takich, żeby po prostu o tym mówić. Znaczy to, że Pani opowie swojej rodzinie o tym, że coś takiego istnieje, to, że Pani pojedzie do Puszczy Białowieskiej, zobaczy to na miejscu, że zamieszka w miejscowej kwaterze, to też są bardzo ważne działania, które zmieniają na przykład świadomość ludzi na miejscu, która też, ona się zmienia w dobrą stronę akurat. Więc jest cała masa działań, które można zrobić i te działania się odbywają. No dość powiedzieć, że ja chyba mogę Państwu to powiedzieć, mój szef mnie nie zabije, bo mam na tym o tym napisać tekst na jutro. On tam siedzi. Więc jakby można powiedzieć, że jest pierwszy sukces, tak? To znaczy jakby dzięki tym działaniom i naukowców, i organizacji pozarządowej, i trochę mediów, i Komisji Europejskiej, i Trybunału, no minister Szyszko musiał wycofać w znacznej mierze cięcia i ciężkie maszyny, a organizacje ekologiczne zostały, że tak powiem, na placu boju, tak? Ktoś musiał się zabrać. No i to byli oni, a nie my. Czy jak to powiedzenie nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las? Jak Pan to skomentuje? Czy ono jest nadal aktualne? Ależ nie, oczywiście Panie Profesorze, bo to wystarczy zauważyć, co się dzieje z niekoszonym trawnikiem, tak? To znaczy, jeżeli nie kosimy trawnika, to momentalnie się tam pojawiają siewki drzew.
i momentalnie pojawia się coś, co będzie lasem. Natomiast wyjątkowość Puszczy Białowieskiej polega na tym, że pomimo tych cięć, pomimo tych różnych aktywności człowieka, no my tam mamy ciągłość sięgającą tych prawie że 12 tysięcy lat, czyli czegoś, co jakby przekracza wszelkie piramidy, wszelkie nasze zabytki, bardzo, bardzo spektakularne. Więc to jest dla mnie w tym miejscu akurat ważne, bo ja się w ogóle nie obawiam o to. Jest cała masa przykładów na to, że ekosystem leśny z takiego ekosystemu gospodarczego, sztucznego może się bardzo szybko przekształcić w ekosystem naturalny. Na przykład profesor Rychowski z pewnością może coś na ten temat powiedzieć, że wichura może zmienić tak, te ekosystemy. Więc jakby oczywiście, że tak. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o tą ciągłość i o całą masę niezwykłych gatunków, które tam żyją, niezwykłych procesów, które się tam odbywają. I że to wszystko jest tak bardzo na kupie. I że to wszystko, co kiedyś było regułą dla naszej części kontynentu, zostało sprowadzone do wyjątku. Marek Andrzejewski, Polska Akademia Nauk. Dziękuję Adamie. Jak proszę zwykle bardzo. Z ogromną przyjemnością słucham i patrzę. I dwa słowa może z troszkę innej perspektywy, bo staramy się rzeczywiście w Akademii swoją opinię wyrazić i ona być może nie jest tak jednoznaczna, jakby sobie życzył, ale też bierzemy pod uwagę złożoność tego wszystkiego, co się wokół Puszczy dzieje. Natomiast ja bym chciał tu podkreślić jedną rzecz. Jeżeli sobie popatrzymy na Park Narodowy, który jest obok, Biebrzański Park Narodowy, dobrze ci znany. To jest park, który jest świetnym przykładem tego, że chronimy tam poprzez aktywną ingerencję. Tak? Gdybyśmy nie wykaszali tych łąk i nie ma co do tego sporu, to wszystko to, co jest tam chronione, głównie ptaki, po prostu by zapewne szybko się wyniosły. W Puszczy natomiast mamy zupełnie inną historię, to znaczy Puszczę chronimy przede wszystkim dla zachowania tego, co nazywamy procesami lasotwórczymi, czyli tego, żeby zostawić ją po prostu w spokoju, to o czym żeś powiedział. I to niestety sprawia, że tutaj mamy potężny problem raczej w sferze wartości niż tego, co można by nazwać sporem naukowym, między tymi, którzy tak jak pan minister Szyszko, którzy twierdzą, że trzeba po prostu tam ingerować dla zachowania tego, co według niego jest ważne, i tymi, którzy twierdzą, że to, co jest najważniejsze, to są procesy lasotwórcze, które same z siebie sobie dadzą radę, pod warunkiem, że nie będziemy ich przeszkadzać. I to jest ta oś sporu, z którą no, mam nadzieję sobie w końcu poradzimy, bo wydaje mi się, że są jakieś oznaki tego, że jednak pewna refleksja po tamtej stronie, że się tak wyrażę, też się pojawiła. To znaczy ja sobie akurat z tym sporem radzę bardzo prosto i bardzo szybko i bardzo dobrze. To znaczy jeżeli na przykład rozmawiamy o Biebrzy i o tym, że gdybyśmy tam nie kosili, to potrafimy wymienić, ja potrafię wymienić listę gatunków, które by się stamtąd natychmiast wyniosły, jeżeli byśmy tego nie robili, wszedłby tam las. Natomiast ta tak zwana aktywna ochrona w Puszczy Białowieskiej, no niestety nie operuje żadnymi przykładami. To znaczy, poza jakimiś absolutnie ekstremalnymi wyjątkami typu Dąbrowa Świetlista, to jest trochę rozmowa dla specjalistów, ale nie operuje przykładami na przykład rozmowa z ministrem Szyszką jest mniej więcej taka, że mówi się, panie ministrze, ale co zniknie? Minister mówi, siedliska. Ale jakie siedliska? Priorytetowe. I później się jeszcze okazuje, że Lasy Państwowe przeprowadzają inwentaryzację. To tutaj na pewno, ja nie byłem na tym seminarium w Sękocinie, bardzo żałuję, ale przeglądałem z wielkim zainteresowaniem, muszę powiedzieć, szacunkiem dla ludzi, którzy zbierali te dane. Przeglądałem te raporty, no i się okazuje, że siedliska, takie jak grunt na przykład, mają się lepiej w ochronie ścisłej niż w lesie gospodarczym. Się okazuje, ku mojemu zupełnemu zaskoczeniu, tak, że pomimo większego udziału świerka w nadleśnictwie Białowieża i zamierania masowego tego świerka, bo to jednak jest masowe zamieranie, dzięcioł trójpalczasty, czyli ta bioróżnorodność, tak zwana, ma się lepiej w ochronie ścisłej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza chyba jednym wyjątkiem jednego chrząszcza, wszystko ma się lepiej w ochronie ścisłej. Więc jeżeli rozmawiamy o jakimś celu, który
powoduje jakieś nasze działania ochroniarskie, to ja chciałbym poznać, jakim gatunkom ma to służyć, jakim siedliskom ma to służyć. Czemuś, jeżeli to jest rozmowa o siedliskach, nie wiemy których, no to naprawdę mi jest trudno dyskutować za adwersarzem. I to jest, myślę, problem, że z jednej strony mamy naukę i twarde dane, a z drugiej strony mamy ideologię. Chociaż niektórzy próbują to przedstawić zupełnie odwrotnie. Możemy? Chciałam zapytać w imieniu syna, czy widział pan dzięcioła jakiego? Krętogłowego. Krętogłowa. Tak, mam go w ogródku. Dziękuję. Jak przyjedziesz w maju albo w kwietniu, w kwietniu ja będę na Spitsbergenie, mam nadzieję, ale jak przyjedziesz w maju, to puścimy, tak zwabimy trochę i go zobaczysz. Dziękuję bardzo. W pewnym sensie pan Adam wywołał mnie i dlatego pozwoliłem sobie zabrać głos. Jestem leśnikiem i w związku z tym jestem w specyficznej sytuacji tu w tym miejscu. Ale chciałem powiedzieć, że istotnie te procesy, które... Dziękuję bardzo za to bardzo spójne przekazanie informacji, że Białowieża i Puszcza Białowieska jest czymś wyjątkowym. I nie sposób porównywać tego ani do lasu gospodarczego, ani do tego, który powstał w wyniku zalesień, ani tego, który był użytkowany przez te 200 lat przez nowoczesne leśnictwo. Ale nawiązując do tych procesów odradzania się właśnie lasu, rzeczywiście, pamiętacie być może państwo w roku 2002 wielki huragan w nadleśnictwie Pisz i cały szlak przejścia tego huraganu w Polsce północno-wschodniej to było około 40 tysięcy hektarów lasu i w nadleśnictwie Pisz udało się zachować 400 hektarów w stanie takim, jakim wiatr pozostawił ten las. To jest nadleśnictwo Pisz, leśnictwo Szast. I tam jest pierwsza w Polsce powierzchnia referencyjna. I badania tam właśnie prowadzone wskazują na to, że metody odnawiania w takich przypadkach, odnawiania lasu po huraganie, to samo zresztą po pożarze, milczy się trochę na temat tego, co się samo odnowiło w Kuźni Raciborskiej. A szkoda, dlatego że po pożarze w Kuźni Raciborskiej powstał wspaniały las. Właśnie różnorodny, właśnie trwały, zmienny, z różnych perspektyw, niezwykle cenny przyrodniczo. Ale wracając do Piszu, rzeczywiście bardzo szczegółowe badania przez specjalistów różnych dziedzin, fitopatologii, entomologii, śledziskoznawstwa, gleboznawstwa, fitosocjologii, znakomicie dokumentują odradzanie się procesów. Bo w gruncie rzeczy w ochronie przyrody chodzi o procesy, a nie obiekty. W tym przypadku mamy to skojarzenie obiektów w postaci Puszczy Białowieskiej z procesami, które są tam najcenniejsze i przerwanie tych procesów przez właśnie tego typu interwencje rzekomo wspomagające czynnej ochrony może zaprzepaścić szansę i potencjał odrodzeniowy. To jest to, co jest w tym przekazie, panie Adamie, najciekawsze. Dziękuję bardzo. Ja w ogóle bardzo chciałbym panu profesorowi podziękować, że pan profesor przybył i za książkę, która mi otworzyła, książkę o tym, że katastrofa, to co my uznajemy w lasach za katastrofę, czyli właśnie wichura, pożar, jest po prostu jakąś tylko zmianą stadium w życiu tego lasu i nie jest absolutnie katastrofą. Także dziękuję, ja żałuję, że ta książka nie jest bardziej dostępna i że... Myślę, że paru osobom by się przydało dziś przeczytać książkę o huraganie w Piszu i o tym, co tam powstało. Nie wspomniał pan o swoich działaniach w rzece Rozpudzie. Ale to, panie profesorze, wydaje się, że pan odniósł sukces pewnego rodzaju. Chciałbym państwu jedną rzecz uświadomić. Ja być może jestem twarzą czegoś tam, albo taką medialną małpą najbardziej się pokazującą, bo czasami takie medialne małpy są potrzebne, ale uwierzcie mi, to są prace zespołowe. To znaczy i Puszcza Białowieska, i Rozpuda nie byłyby bez prac zespołowych wielu, 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 wielu ludzi. I tutaj muszę powiedzieć, że dla mnie taką najważniejszą rzeczą i taką nową, które powstało przy tych
przy tych kampaniach i która działa najlepiej, to jest to, że wreszcie nauka, taka nauka w sensie nauka, gdzie mówimy o danych, mówimy o publikacjach recenzowanych, spotkała się z wrażliwością ekologiczną i dzięki temu się to udało wygrać. Ale gdyby, nie wiem, tutaj zresztą siedzi na sali pół sztabu tych obu awantur, więc brawo dla tych ludzi. Ja głęboko wierzę, że właśnie przez to, że to nie jest jakaś jednoosobowa orkiestra, to tak samo jak wygraliśmy Rozpudę, wygramy Puszczę Białowieską i przy okazji będziemy mogli porozmawiać o lasach w Polsce i ochronie przyrody. Proszę bardzo. Stefan Gołębek. Mapę, którą pan pokazywał z grudnia 1961 roku, przypomina bardzo jakąś inną mapę z lotnicą z późniejszych dziesięcioleci, stosunkowo niedawno, ponieważ ma ta żółta linia, to była granica państwowa, na południe, czy raczej w dół od niej, była gęsta, ciemna plama, natomiast na północ od tej linii do góry pan ją zinterpretował. Gdzie są rezerwaty ścisłe, gdzie jest intensywna wycinka i gdzie na tej drodze dojazdowej jest pas niby też chroniony. Moje pytanie. Jakim cudem udaje się Białorusinom zachować ten las? My o tym na ogół nic nie wspominamy, dlatego, bo ich nie lubimy, czy chcemy polubić, ale za mocno ich nie możemy chwalić. Mnie interesuje po prostu, co się dzieje w białoruskiej części Puszczy Kampinoskiej, którzy mają znacznie większe areo, aniżeli w naszych granicach. Pomijając sam fakt, że ona, Puszcza Białowieska w swej części białoruskiej chyba nie ma statusu Parku Narodowego. Ma, tak? Druga rzecz, to jest moje zasadnicze pytanie. Natomiast chciałbym jeszcze o dwóch drobiazgach wspomnieć. Jeśli pana interesuje ta rzecz, mianowicie jestem w posiadaniu publikacji przez Lasy Państwowe w 1946 roku opublikowaną dla północnej Polski. Od Szczecina aż po Morze Mazurskie, jak Warmia i Mazury w tej publikacji jest nazwana. I tam jest jeden artykuł informujący o tym, że ostatni tur w Europie był odnotowany w 1689 roku na Półwyspie Sambia. Z tym faktem ja się nigdzie nie spotkałem. Mówi się tylko o Puszczy Balumowskiej i daje się dwie daty, 1627-1630. Puszczy Jaktorowskiej. Przepraszam, oczywiście Jaktorowska. Natomiast ja mówię o tym turze na Półwyspie Sambia, na północ od Królewca Kaliningrad. Jeśli panu to interesuje, to znaczy, bym przesłał do Taremisek. Ja też słyszałem, to znaczy jakby spotykałem się z takimi, zaczynając od tura, później zdjęcie satelitarne, to znaczy tak. Spotykałem się z takimi, nigdzie niegdzie w niektórych publikacjach się mówi o turze gdzieś w Prusach, tak? Natomiast gdzieś tam taką datą, która jest przyjęta powszechnie, jest ten 1627 krowa, która padła ze starości w Puszczy Jaktorowskiej. Proszę pamiętać o tym, że bardzo często tur był mylony z żubrem. To znaczy, że te dwa gatunki były dość często mylone, szczególnie w Europie Zachodniej. Więc jakby jest bardzo możliwe, bo to by się zbiegało akurat z wymarciem żubra w Prusach.
Więc bardzo jest możliwe, że to jest jakaś historia pod tytułem Duże zwierzę z rogami, to będzie Tur, tak? Przesłać panu? Przesłać panu? Bardzo proszę. I jeszcze ostatnia krótka rzecz. Sprawa obrony Rospudy. Wówczas, kiedy ta cała akcja się rozwijała, to oddział PTTK Śródmieście w Warszawie wystosował petycję w sprawie podjęcia jakiejś akcji obronnej i przesłał ją do zarządu głównego PTTK i na następnym kongresie podjęto odpowiednią uchwałę, która została panu, zdaje się, też przekazana. Bardzo dziękuję. O to mnie prosił Janek Rukat, który był do dzisiejszego dnia zresztą prezesem tego oddziału. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Natomiast ja kilka słów o Białorusi, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy, po pierwsze, na Białorusi mamy olbrzymi park narodowy, obejmujący nie tylko Puszczę Białowieską w jej historycznych granicach. On jest naprawdę olbrzymi. Ochroną ścisłą jest objęte 60 tysięcy hektarów po białoruskiej stronie w tej chwili. Ale dla mnie co ważniejsze, co zobaczę, bo rozmawiamy często o ochronie czynnej w Puszczy Białowieskiej, to Białorusini rzeczywiście urzeczywistniają tą ochronę czynną. Bo ja oczywiście nie chcę tu powiedzieć, że gradacji kornika by nie było, bo to nie zależy od tego. Ale wydaje mi się, że na osłabienie świerków wpływają, czyli to, że kornik jest jakby dla kornika są one łatwiejszym celem, wpływają dwie rzeczy. To jest zmiana klimatu, niewątpliwie na to nie mamy wpływu. A druga rzecz to jest obniżenie się poziomu wody. Bo świerk ma bardzo płytki system korzeniowy, jak widzieliście te wykroty takie, to jest właśnie się bierze z tego, że to jest bardzo płytki system korzeniowy. I przesuszenie nawet na głębokość pół metra powoduje, że ten świerk sobie już z kornikiem nie radzi. I cała Puszcza Białowieska jest pocięta rowami melioracyjnymi. Jeszcze zrobionymi w latach 20. i 30. Niektóre rzeki były prostowane jeszcze w XVIII wieku. Być może efekty tego nie były tak drastyczne, kiedy mieliśmy śnieżne zimy i tamtej wody jeszcze sporo zostawiało. Był mały program małej retencji robiony przez Lasy Państwowe w latach 90., ale on był na naturalnych ciekach. Robione były takie progi, niewiele z nich zostało, tylko tam, gdzie bobry poprawiają tą pracę i ją utrzymują, tam to jeszcze istnieje. Natomiast to, co zrobili Białorusini, oni bardzo zaczęli identyfikować ten problem. Na niektórych tych rowach robią zastawki, a przede wszystkim renaturalizują bagna, które są, część bagien, które jest wokół Puszczy Białowieskiej, które były osuszone w latach 60. Więc jeżeli jakaś tak zwana aktywna ochrona i aktywne działania są potrzebne, to jest niewątpliwie rozpoznanie w ogóle tego problemu z wodą. Z operatu Białowieskiego Parku Narodowego wiemy, że z kilkudziesięciu punktów pomiarowych, że te lustro wody w ciągu 20 lat spadło 20 centymetrów, średnio centymetr rocznie. To jest naprawdę dla kogoś, kto się na tym zna, to jest drastyczna zmiana. I jakby, tak jak mówię, to może przyspieszać w niewątpliwy sposób jakby i wypadanie świerka i tą całą zmianę i też jakby zwiększać gradację kornika. Więc Białorusini, tak jak mówię, to zrobili, robią, zabierają się za to. Po Białowieży krąży dowcip, że jak się spotyka teraz w sprawie Puszczy polska delegacja z białoruską, to nie wiadomo, kto jest z zachodniej Europy. Jeśli można, Przemysław Pleciński. Ponieważ jest Adwent, to ja chciałbym zacytować zdanie z Pisma Świętego, którym dosyć często posługuje się minister Szyszko dla uzasadnienia swojej działalności. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I tu bym jeszcze trochę ryzykownie przeskoczył z mikroskali, jaką niewątpliwie jest Puszcza Białowieska, do makroskali, jaką jest Puszcza Amazońska. Czy pokusiłby się pan o próbę wyjaśnienia, skąd w człowieku jest takie duże natężenie tego instynktu samoniszczycielskiego? Mimo wszystko może... Dziękuję. Mimo wszystko może w jakimś
optymistycznym duchu z uwagi właśnie na kończący się okres Adwentu. To nie będzie bardzo optymistyczne. To znaczy, dziękuję bardzo. Ja myślę po prostu, że wie pan co, ja kiedyś to zrozumiałem, jak obserwowałem wydry. I głównym pokarmem zimowym wydry w Puszczy Białowieskiej są zimujące w mule żaby. I one gdzieś tam sobie siedzą w tym mule całymi takimi pokładami. I wydra nurkowała, wyciągała kolejną żabę, zjadała. Ja myślałem, po co jej to? I w pewnym momencie zrozumiałem, że w przyrodzie zwierzęta, my też jesteśmy zwierzęciem, mamy do czynienia z ograniczonymi zasobami, tak? To znaczy, jeżeli trafisz na zasób, to korzystaj. I myślę, że nam to zostało niestety, a do tego dołożyliśmy sobie niebywałe narzędzia. To znaczy, jesteśmy jedynym gatunkiem, który opanował wykorzystywanie energii, jedynym gatunkiem, który dzięki temu może produkować dowolną ilość żywności. I to powoduje, że gdzieś tam jesteśmy takim kromaniumczykiem, który wierzy, że następne stado mamutów jest gdzieś za górką, a stada mamutów już nie ma, a my mamy coraz lepsze narzędzia, żeby wykończyć tą przyrodę. Ja myślę, że jedyną nadzieją jest kultura. Kultura, która nam mówi, hej, słuchajcie, to nie tak. A drugą nadzieją jest technologia, która może pozwoli nam aż tak nie korzystać bardzo z tych zasobów. A trzecią nadzieją, którą ja zawsze mówię ludziom, to mówię, słuchajcie, przecież jak my to wszystko zabijemy, to ten świat będzie potwornie nudny. I mam nadzieję, że to się uda, aczkolwiek powiem panu, że jak patrzę na tempo zmian klimatu, jak patrzę na to, jak my nie potrafimy skojarzyć tych faktów w ogóle, szczególnie w Polsce, jak mamy, bo Puszcza Białowieska jest cudownym, fajnym symbolem, tak? Mamy pieńki, harwestery, żubry, dzięcioły, trójpolczasy, to wszystko da się opowiedzieć. Natomiast to, co się dzieje ze zmianami klimatu, to, co się dzieje z mikroplastikiem, to co się dzieje w Arktyce, to jest bardzo trudna opowieść, która niestety ciężko trafia do szczególnie Polaków. My nie mamy abstrakcyjnego wyobrażenia. Dlatego wydaje nam się, że jak wrzucimy butelkę do pieca, to jest super, bo się szybko spali, będzie ciepło. Nie myślimy o tym, że co będzie z sąsiadem. Nie mamy planowania przestrzennego w Polsce i tak dalej. Więc ja mam nadzieję, że edukacja to zmieni, że to przynajmniej spowolni ten proces. Ja przepraszam, bo pan mnie sprowokował, ponieważ cytując pana Szyszkę, który cytował rzecz wyrwaną z kontekstu, zrobił właśnie to, czego robić nie należy. Nie należy wyrywać z kontekstu. I proszę zobaczyć, w jakim kontekście padły te słowa, czyńcie sobie ziemię poddaną. To trochę podobne jest do Saint-Exupériego i do Małego Księcia, ale też wzięte z Biblii. Skoro macie prawo nazywać rzeczy, to czyńcie sobie ziemię poddaną oznacza, bierzecie za nią odpowiedzialność. Bierzecie ją nie tylko dla siebie, ale dla wszystkiego, co się rusza, co żyje i za to bierzecie również odpowiedzialność. Czyńcie więc sobie ziemię poddaną oznacza, to wy jesteście za to odpowiedzialni i to na was spoczywa obowiązek zadbania o całość i na was spada odpowiedzialność za zło, które się dzieje dookoła. I w związku z tym moje pytanie jest takie. Przecież my wiemy, że kornik nie jest powodem, tylko pretekstem. W związku z tym, kto kupił to drzewo i kto na tym zarobił? Ja myślę, wbrew pozorom, pani profesor, że drzewo też nie jest pretekstem, że tu pretekstem jest ideologia, że gdzieś, powiem tak, to nie chcę mówić o wszystkich, ale gdzieś jakaś część leśników uważa, że jeżeli ludzie się dowiedzą, że las może sobie radzić sam, to zaczną się potworne problemy. I myślę, że to jest główna historia pod tytułem Puszcza Białowieska. To znaczy,
niedawno w Leśnych, znaczy był taki, nie pamiętam kiedy to było, ja teraz sobie przeglądałem przy okazji tego wykładu. W Leśnych Pracach Badawczych się ukazał taki, były całe Leśne Prace Badawcze o Puszczy Białowieskiej. To jest takie pismo wydawane przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Były tam artykuły o ptakach, artykuły o korniku, o zwalczaniu i tak dalej, ale był cały taki socjologiczny artykuł Krzysztofa Niedziałkowskiego o podejściu leśników niektórych do problemu. I oni, tam jedno takie zdanie mi utkwiło w głowie, że ktoś powiedział, że przecież jakbyśmy odpuścili tą puszczę, to by się wydało, że myśmy cały czas kłamali. I coś w tym jest. To znaczy, ja myślę, że wielu ludzi w lasach państwowych obecnych boi się takiego precedensu. To znaczy, boi się precedensu, że raptem pani profesor pójdzie do Puszczy Białowieskiej i powie, ten las sobie świetnie radzi, tak? I powie pani, a ten las koło mojego domu, nie możecie go zostawić? On sobie też świetnie poradzi. I się zaczyna duży problem finansowy dla tej instytucji. Gdzieś tam taką nadzieją, to wrzucę panu profesorowi kamyczek, to był Narodowy Program Leśny, gdzie iluś tam specjalistów sobie usiadło i powiedziało, wreszcie porozmawiajmy o lasach, tak? Jakie one mają być, że możemy je podzielić na przykład funkcjami, tak? Że mogą być takie, które są bardziej cięte i takie, które są mniej cięte. No i to zostało kompletnie zaprzepaszczone jakby przez tą ekipę, która jest teraz. To zostało powiedziane, nie, po prostu każdy las, każda pięcień musi być wycięta, posadzona, ukształtowana przez nas. I ja proszę zwrócić uwagę, jak minister Szyszko, jak dyrektor Tomaszewski o tym mówią. Mówią, polska szkoła, polski leśnik, dzięki temu żaden gatunek nie wymarł. To jest oczywiście nieprawdą, bo ja mógłbym wymieniać parę gatunków. I tak dalej, i tak dalej. Więc tu chodzi o to, że ja czasami mówię o tym, że tak naprawdę niewielu wybrańców w Polsce ma dostęp do prawdziwego lasu. Bo prawdziwy las jest albo zamknięty w rezerwacie przyrody, ogrodzony i nie ma pani tam wstępu, nie może pani zejść ze szlaku, nie może pani tam wejść między te mchy, porosty, śluzowce i tak dalej, dzięcioły trójpalczaste. Albo jest to las wykorzystywany mniej lub bardziej gospodarczo i kształtowany przez człowieka. I myślę, że tu jest gdzieś taka ideologiczna historia, bo jak spojrzymy na to drewno z Puszczy Białowieskiej, to nie są dęby za kilka tysięcy euro za metr sześcienny. To są świerki, które są sprzedawane może w górę za 300 zł za metr sześcienny. To jest takie jedna z najgorszych kategorii dłużyc, takie WD, tak zwane, często drewno opałowe. Oczywiście Lasy Państwowe na tym zarobią kilkadziesiąt milionów złotych, nie, może 20, może 30, może 40, ale w skali Lasów Państwowych to jest pryszcz. Lasy Państwowe mają przychody rzędu 8 miliardów. I myślę, że to bardziej chodzi o te 8 miliardów niż o te 40 milionów. Tak. Proszę bardzo. A nie, to pani. Jeżeli okazuje się, że takie monokulturowe lasy poproszę są, do mikrofonu, dobra? Jeżeli takie monokulturowe lasy są nieodporne, dlaczego to, co się sadzi w tej chwili na pustych miejscach, to też są monokultury? Kto o tym decyduje? Jakie kryteria? Znaczy ja nie jestem, tak jak mówię, nie jestem leśnikiem. Znaczy jedyne, co mogę odpowiedzieć, że po pierwsze tych monokultur jest trochę mniej na pewno. Natomiast lasy są sadzone pod kątem wykorzystania ich gospodarczego. Więc po prostu, jeżeli pani używa taką, wyobraźmy sobie, tak, że to jest trochę jak hodowla kurczaków, tak? Ona wiadomo, że nie jest odporna, że nie jest ten, natomiast one są w tym samym wieku i może je pani wszystkie zabić jednego dnia i przerobić, tak? Więc jakby jeżeli ma pani taką kohortę leśną, gdzie to jest jednowiekowe, jednogatunkowe i tak dalej, to łatwo to wykorzystać gospodarczo, po prostu. Myślę, że to na tym polega. Jest taka, ja bardzo państwu polecam, taka książka Leśna Mafia mojego kolegi o lasach w Szwecji. Ona jest oczywiście przerysowana, bo lasy w Szwecji to jest w ogóle już absolutna katastrofa. One to są jedne wielkie fabryki drzewa i mięsa, ale
ale tam on używa takich określeń. Myślę, że to jest wyjątek. Ja na przykład jak zobaczyłem to, co Harvester zrobił tam na północ od Teremisek, że te drzewa raz są ucięte u dołu, raz są ucięte na wysokości 2 metrów, to wygląda niesamowicie przerażająco, ale zdałem sobie sprawę wtedy do tego, że taka maszyna nie jest zrobiona do takiego lasu. To znaczy, że jedno drzewo grube, drugie drzewo cienkie, jedno takie, drugie siakie, tylko jest właśnie do takiej sosny, że on tam wjeżdża, wszystkie mają mniej więcej taki sam obwód, bach, 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 bach i jedzie dalej. No więc jakby to o to chodzi. Pan. W trakcie prezentacji pokazywał pan, że te wszystkie suche drzewa są miejscem występowania przeróżnych gatunków, lęgów różnych gatunków ptaków, miejscem dziennej ich kryjówek nietoperzy. Właśnie o nietoperzach zapomniałem. Tak, ja tu gdzieś bardzo się interesuję, właśnie nietoperzami robiłem monitoringi nietoperzy i chciałbym się dowiedzieć, czy przed tymi wycinkami robi się jakieś inwentaryzacje ekologiczne mające na celu sprawdzenie, czy te drzewa, które będą zaraz wycięte, są miejscem gniazdowania albo miejscem właśnie pobytu nietoperzy, albo jakichkolwiek innych zwierząt, czy te suche drzewa wszystkie po prostu się wycina, nie patrząc na ich zawartość, że tak powiem. Znaczy mi trudno odpowiedzieć systemowo, bo ja nie jestem w lasach państwowych, natomiast opowiem panu o takiej dziupli, którą ja osobiście zgłosiłem, podałem jej koordynaty. Człowiek robiący monitoring dla lasów państwowych tam pojechał, nacisnął GPS, ona jest w tym raporcie zresztą z inwentaryzacji, no i tego miejsca już nie ma. No. To znaczy, wie pan co, racjonalna gospodarka leśna jest wyłączona z przepisów o ochronie przyrody. Tak, panie profesorze? Zgadza się? Zgadza się. Słucham. Nie przyrody, jak ostatnie ustawy o sądach do konstytucji. Jeszcze z państwa chciałby coś... Bardzo proszę jeszcze. Może dla równowagi poziomu dyskusji. Chciałem, żebyście państwo zwrócili uwagę w tej sali, ile jest drewna. Jest to produkt, który zyskał ostatnio bardzo w cenie. Zyskał również w ocenie ekologicznej. Myślę, że postponowanie leśnictwa, bardzo trafne to było, panie profesorze, relacja z konstytucją i ustawami o sądownictwie. Sądzę jednak, że leśnictwo dysponuje pewnymi metodami, które można by zaliczyć do metod, które służą zachowaniu przyrody. Mam tu na myśli chociażby banki genów, które są tworzone z tych drzew, które przekroczyły 200 lat na przykład i specjalny zasób genowy tych drzew znajduje się w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Ale chciałbym powiedzieć coś jeszcze takiego, mianowicie rzeczywiście kiedyśmy szukali sposobu na badanie procesów naturalnego odnowienia po takim kataklizmie jak huragan, usłyszałem od wysokiego urzędnika ministerstwa, słuchaj, czy ty chcesz udowodnić, że leśników, że leśnicy są zbędni? To jest coś takiego, jak pan Adam właśnie powiedział, że jest pewne zagrożenie, jeżeli okaże się, że ten zawód jest no nie tak potrzebny, jak sądzimy, ponieważ las się sam odnawia i żyje, to wtedy rzeczywiście może takie zagrożenie istnieć. Ale wskazałem na początku na to drewno, które tutaj jest. Wskażę również na to, że to drewno użytkowane jak najwięcej i produkowane w jak największej ilości jest doskonałym w zasadzie i jedyną biomasą, która może chronić, może brać udział w ochronie przed zmianami klimatycznymi. Jeżeli znajdziemy w drewnie substytucję węgla
a można. Jeżeli znajdziemy w drewnie właśnie substytucję w ogóle źródeł kopalnych energii kopalnej, to będziemy mieli znakomity proces zachowania środowiska, wzbogacania środowiska, ochrony klimatu i jednocześnie produkcji tlenu z tych wszystkich elementów środowiskowych, które las i drewno udostępnia. I myślę, że ten element, który pan Adam podniósł, mianowicie Narodowy Program Leśny, który szukał sposobu na połączenie na tej wielofunkcyjności, o której mówimy, i połączenie tego, co w tej chwili w antropologii jest dosyć powszechnie uważane, mianowicie natura versus kultura. My to traktujemy jako w zasadzie pojęcia opozycyjne. W tej chwili istnieje wyraźny krąg zainteresowań, że jest to coś, co ma zmienną ciągłą. Granica jest coraz trudniejsza do wyznaczenia. Myślę, że Białowieża może być dobrym przykładem studiów nad relacją kultury i natury. Tam właśnie, gdzie ta ciągłość jest bardzo wyraźna, gdzie wzbogacają się obydwie strony i granica, którąśmy dosyć sztucznie stworzyli w rozwoju cywilizacji, no w zasadzie zanika. I dobrze byłoby, gdyby spojrzeć na konflikt wokół Białowieży również z tego punktu widzenia. Być może tutaj znaleźlibyśmy sposób na połączenie z tych zwaśnionych stron. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? No, to. Momencik. Nie, proszę do mikrofonu. Interesuje mnie, jaki stosunek do tej sytuacji w Puszczy mają mieszkańcy. Białowieża, Hajnówka, która tak naprawdę chyba mieszkańcy żyli z tej puszczy właśnie. Jaka w tej chwili jest relacja, czy to są... Znaczy, to też musiałbym, jak pamięta pani to zdjęcie tych Niemców stojących w 1916 roku przy Wielkim Dębie, to jest taka cenzura czasowa, która bardzo dużo zmieniła w strukturze społecznej w okolicy, tak? To znaczy ona zamieniła mieszkańców lasu, którzy przy jakiejś narzuconej z zewnątrz, bo to była narzucona, ale też przy bardzo poważnych przywilejach i królewskich, i carskich, żyli w jako takiej harmonii z tym lasem, zostali zamienieni w robotników leśnych. I muszę powiedzieć, że do tego się dołożyło bieżeństwo, czyli taki eksodus w głąb Rosji, przyjazd masy ludzi z całej Polski, z całej Europy i jakby ta świadomość tego robotnika leśnego jest bardzo silna. Kiedy ja rozmawiam z moimi sąsiadami, szczególnie ludźmi starszymi, to oni mówią, ach, jakie to były piękne czasy, myśmy tą puszczę sadzili, tutaj szliśmy z motyką, śpiewaliśmy, nie było tej zgnilizny i trochę to traktują, jakby im zgniła kapusta na polu, więc są oburzeni. I ja to gdzieś tam rozumiem to, natomiast nie staram się już nawet z tym polemizować. Natomiast widzę, że jednak coraz więcej młodych szczególnie ludzi, to znaczy odkrywa swoje takie korzenie, identyfikuje się z miejscem przez tą niezwykłą puszczę. I to są szczególnie młodzi ludzie. I zaczynają zarabiać na agroturystyce, no chyba nie, bardziej niż na rąbanie drzewa. Tak? Ale panie profesorze, ja się spotykam z ludźmi, którzy zarabiają na agroturystyce i prowadzają ludzi za duże pieniądze do Dzięcioła Trójpalczastego, jednocześnie potrafią narzekać na kornika. Tak? Więc spotykam się też z takimi postawami. Natomiast mówię o młodych ludziach, dla których ta puszcza się stała taką wartością identyfikującą ich z miejscem. Zresztą jak się patrzy na dane, to wbrew pozorom to bezrobocie, na przykład, czyli sytuacja ekonomiczna w regionie hajnowskim nie jest taka zła na tle innych miejsc w ścianie wschodniej. I ci ludzie założyli takie stowarzyszenie, to się nazywa Lokalsi Przeciwko Wycince, działają bardzo, bardzo aktywnie. I jeszcze jakby ktoś mi powiedział 5 czy 10 lat temu, że jacyś miejscowi ludzie z dziada, pradziada, bo to są często takie rodziny, które tam żyły z dziada, pradziada, będą przeciwko wycince, to ja bym się postukał w głowę, a to się zmieniło. Trochę się zmieniło za sprawą głupich ruchów ministra Szyszki, który
który na przykład ma taką dziwną politykę kadrową, odwoła dyrektora poprzedniego Parku Narodowego, który był właściwie pierwszą prawosławną osobą na stanowisku kierowniczym jakimkolwiek tam w leśnej administracji, nazwijmy to tak. No, nigdy nie żaden nadleśniczy, nigdy żaden dyrektor. Więc był Mirosław Stepaniuk, który był miejscowy. Teraz była Olimpia Pamian, która też jest bardzo kojarzona z tym miejscem jako miejscowa i to wywołuje takie poruszenia. Przyjedzie ktoś taki w teczce zapewne, tak, mniej lub bardziej. Więc jakby minister Szyszko tu bardzo działa na rzecz przekonania miejscowej ludności w drugą stronę. Bardzo mu za to. Zresztą nie tylko w tym. Bardzo, ja chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o zwrócenie uwagi na problemy ochrony przyrody, to pan minister jest niezastąpiony. No wreszcie coś dobrego na temat tego rządu. Bardzo panu dziękuję i dziękuję państwu za to. Bardzo dziękuję.